To, komu na świecie będzie pasować mocarstwowość Indii, a komu nie, będzie też mocno zależało od tego, jak bardzo te Indie będą mocarstwowe. I to by teraz trzeba jakoś próbować zmierzyć i określić. Dlatego, że w obecnym na przykład układzie, kiedy Indie są dużym i ważnym państwem, ale nie realizującym w pełni swojego potencjału, mamy taką sytuację, w której państwo to nie stanowi na przykład takiego zagrożenia dla choćby swojego dużego sąsiada Chin. I to sprawia, że z jednej strony mniej może być postrzegane jako zagrożenie, no ale w związku z tym też Indie nie są w stanie twardy sposób realizować części swojej polityki zagranicznej. Dam taki przykład, bo to może jest dotąd zbyt ogólnikowe. Indie nie mają tak naprawdę własnego przemysłu zbrojeniowego. To znaczy, niby go mają, ale nie są w stanie Indie tak naprawdę w bardzo dużej części kluczowych, strategicznych technologii wytwarzać same. Bardzo dużo importują z Rosji, bardzo dużo importują ze Stanów Zjednoczonych. Takie państwo trudno nazwać mocarstwem. Ale z drugiej strony plus tego jest taki, że takie państwa właśnie jak Rosja czy Stany Zjednoczone nie boją się eksportować do Indii, bo właśnie nie postrzegają ich jako mocarstwo, nie postrzegają ich jako zagrożenie, tylko jako szansę, jako wielki rynek, na którym można sprzedać, ale bez poczucia, że to się obróci przeciw nim, przeciw Rosji albo Stanom Zjednoczonym. Więc póki Indie rosną i dopiero się zbroją, dojrzewają do pewnych rzeczy, to w obecnym ich układzie, kiedy mają spór graniczny z Chinami, Chiny coraz bardziej rozbudowują swoje wpływy między innymi na Oceanie Indyjskim, to obecny układ, i tak jeszcze będzie na pewno przez długie lata, obecny układ na pewno nie pasuje Chinom, dlatego że tutaj jest bez wątpienia chińsko-indyjska rywalizacja. Im bardziej się tutaj Indie będą rozwijać, tym bardziej to będzie niewygodne dla Chin. Pasuje to natomiast Stanom Zjednoczonym, nie w każdym względzie, ale w tym sensie, że można Indiom sprzedawać uzbrojenie, bo Indie są gotowe kupić, nie wytworzą części tych technologii same. I dozbrajanie Indii oznacza dla Stanów Zjednoczonych wytwarzanie takiego jednego z państw, które mogą przynajmniej częściowo powstrzymywać rozwój potęgi chińskiej, a to teraz dla Waszyngtonu powinno być kluczowe.